zostanie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 6 października 2015 roku skargi konstytucyjnej Doroty Rabczewskiej o zbadanie zgodności po pierwsze artykułu 196 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny w zakresie, w jakim ingeruje w wolność sumienia osób niewyznających religii poprzez uniemożliwienie im swobodnego wyrażania poglądów odnośnie przedmiotów czci religijnej z artykułem 53 ustęp 1 w związku z artykułem 54 ustęp 1 Konstytucji. Po drugie, artykułu 196 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim ogranicza wolność wyrażania poglądów w sposób nieproporcjonalny, znacznie wykraczający poza zakres konieczny w demokratycznym państwie prawnym, naruszając istotę tej wolności z artykułem 54 ustępem 1 w związku z artykułem 31 ustępem 3 i w związku z artykułem 2 Konstytucji. Po trzecie, artykułu 196 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim chroni osoby wierzące przed obrazą ich uczuć religijnych, a nie chroni osób, które nie wyznają religii, a ich przekonania światopoglądowe oraz filozoficzne są naruszane przez inne osoby z artykułem 25 ustępem 2 w związku z artykułem 32 ustępem 1 Konstytucji. Po czwarte, z artykułu 196 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie spełnia wymogów określoności i pewności przepisów prawa karnego z artykułem 42 ustępem 1 w związku z artykułem 2 Konstytucji orzeka. Artykuł 196 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny w zakresie, w jakim penalizuje obrazę uczuć religijnych innych osób przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej podlegającą karze grzywny, a jest zgodny z artykułem 42 ustępem 1 w związku z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b nie jest niezgodny z artykułem 53 ustępem 1 w związku z artykułem 54 ustępem 1 Konstytucji, c jest zgodny z artykułem 54 ustępem 1 w związku z artykułem 31 ustępem 3 Konstytucji. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ustępu 1 punktu 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym w związku z artykułem 134 punktem 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy sędziów. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Andrzej Wróbel. Dziękuję, panie przewodniczący. Trybunał Konstytucyjny uznał za konieczne w pierwszej kolejności zbadać, czy niniejsza skarga konstytucyjna spełnia warunki formalne. W petitum skargi konstytucyjnej, jak i jej uzasadnieniu, zarzuty niekonstytucyjności są formułowane zakresowo. Dotyczą jednak całego artykułu 196 Kodeksu Karnego. Tymczasem, jak wynika z zapadłych w sprawie skarżących wyroków sądowych, została ona prawomocnie uznana winną popełnienia zarzucanego jej aktem oskarżenia czynu z artykułu 196 Kodeksu Karnego, a więc tego, że w wywiadzie udzielonym na łamach internetowego wydania dziennika.pl publicznie obraziła uczucie religijne Ryszarda N. i Stanisława K. poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej w osobach autorów Pisma Świętego. Co więcej, skarżącej została wymierzona wyłącznie kara grzywny. Z ostatecznych orzeczeń w sprawie skarżącej wynika zatem dobitnie, że kwestionowany przepis w pozostałym zakresie nie stanowi podstawy prawnej tych orzeczeń. Trybunał Konstytucyjny postanowił więc umorzyć postępowanie w tym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.
A zatem przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie jest wyłącznie artykuł 196 Kodeksu Karnego w zakresie, w jakim penalizuje obrazy uczuć religijnych innych osób przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej podlegającą karze grzywny. Powyższy zakres zaskarżenia jest adekwatny z punktu widzenia sprawy, w związku z którą została złożona skarga konstytucyjna. Trybunał Konstytucyjny w następnej kolejności ocenił, czy artykuł 25 ust. 2 w związku z artykułem 32 ust. 1 Konstytucji jest dopuszczalnym wzorcem kontroli w niniejszej skardze konstytucyjnej. W związku z tym chcę podkreślić, że w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że artykuł 25 ust. 2 Konstytucji jest skierowany do wszystkich władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej i statuuje ustrojową zasadę bezstronności tych władz w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Zasada bezstronności władz publicznych, o których mowa w tym przepisie, wiąże się ściśle z respektowaniem wolności przekonań religijnych i światopoglądowych oraz wolności ich wyrażania w życiu publicznym. Jest jednak oczywiste, że to właśnie artykuł 53, a nie artykuł 52 ust. 2 Konstytucji gwarantuje wolność sumienia i wolności religijne w wymiarze indywidualnym, a więc określa konstytucyjne prawa i wolności jednostki. Wzorzec kontroli z artykułu 25 ust. 2 Konstytucji, który statuuje ustrojową zasadę bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, nie spełnia zatem wymagań określonych w artykule 79 ust. 1 Konstytucji, w myśl którego skarga konstytucyjna może dotyczyć wyłącznie konstytucyjnych wolności lub praw skarżącego. Skoro artykuł 25 ust. 2 jako przepis ustrojowy skierowany do władz publicznych nie określa żadnych konstytucyjnych wolności lub praw, na których naruszenie można się powołać w skardze konstytucyjnej, to także powołany w związku artykuł 32 ust. 1 nie jest dopuszczalnym wzorcem kontroli w niniejszej sprawie. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego rozstrzygnięto bowiem jednoznacznie, że zasada równości, o której mowa w artykule 32 ust. 1 Konstytucji, nie może być samodzielnym wzorcem kontroli w skardze konstytucyjnym. W tym stanie rzeczy Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w powyższym zakresie z powodu niedopuszczalności wydania wyroku. Przechodząc do oceny zgodności artykułu 196 Kodeksu Karnego w zakwestionowanym zakresie z zasadą nullum crimen sine lege certa, to jest artykułem 42 ust. 1 w związku z artykułem 2 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny przypomina, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego standardy konstytucyjne nie przesądzają, by każdy przypadek użycia w przepisie, także prawa karnego, zwrotów nieostrych lub niedookreślonych oznaczał a priori naruszenie konstytucji. Treść przepisów prawnych, także w dziedzinie prawa karnego, wyrażana jest bowiem w języku powszechnym, który z natury nie jest doskonałym narzędziem komunikacji. Wymagania określoności przepisów karnych nie wykluczają zatem całkowicie możliwości użycia w nich zwrotów językowych niedookreślonych lub ocennych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skonstruowanie przy ich pomocy określonej normy prawnej często stanowi jedyne rozsądne wyjście. Całkowite uniknięcie posługiwania się takimi zwrotami wymagałoby spełnienia utopijnego postulatu stworzenia doskonałego systemu prawnego. Nie każda więc, ale jedynie kwalifikowana, to jest nie dająca się usunąć w drodze uznanych metod wykładni, nieostrość czy niejasność przepisu może dopiero stanowić podstawę stwierdzenia jego niekonstytucyjności. Skarżąca zarzuca, że kwestionowany artykuł 196 Kodeksu Karnego nie ma precyzyjnie określonego przedmiotu ochrony, ponieważ odwołuje się do uczuć religijnych, a więc stanów afektywnych, które cechuje nieporównywalny intersubiektywizm. Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa karnego przyjmuje się, że przedmiotem ochrony, do którego odnosi artykuł 196 Kodeksu Karnego, jest prawo do ochrony uczuć religijnych, wynikające z wolności religijnej gwarantowanej artykułem 53 Konstytucji. Jak stwierdził to Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 7 czerwca 1994 roku, sygnatura akt K17/93, uczucia religijne ze względu na swój charakter podlegają szczególnej ochronie prawa. Bezpośrednio powiązane są bowiem z wolnością sumienia i wyznania, stanowiąc wartość konstytucyjną. Koniec cytatu. Pojęcie uczuć jako takich wydaje się oczywiste znaczeniowo na poziomie intuicyjnym. W języku powszechnym uczucie to po pierwsze synteza
wszystkich stanów emocjonalnych, stanowiąca główną motywację ludzkiego postępowania, zwykle przeciwstawne logice i rozsądkowi. Dwa, stan psychiczny odzwierciedlający stosunek do zdarzeń, innych ludzi, otaczającego świata i siebie. Czy ludzkie uczucia, uczucie krzywdy, upokorzenia, miłość, sympatia, przywiązanie, przyjaźń, czułość, tkliwość. Są cytaty ze słownika języka polskiego. Przedmiotem ochrony z artykułu 196 kodeksu karnego są uczucia religijne, a więc takie ludzkie emocje, które odnoszą się do konkretnie wyznawanej przez daną osobę religii. Uczucia religijne to wieloaspektowy stosunek emocjonalny do wyznawanej religii. Prawo do ochrony uczuć religijnych oznacza z kolei wolność od zachowań obrażających, znieważających te uczucia. Przedmiot ochrony z artykułu 196 kodeksu karnego, uczucia religijne osób wierzących, obejmuje zatem określony fragment wolności religijnej zarówno w aspekcie wewnętrznym, przez to rozumiemy wolność od zachowań znieważających przedmiot czci religijnej, jak i zewnętrznym, czyli wolność uzewnętrzniania wyznawanej przez jednostkę religii. Stwierdzamy zatem, że przedmiot ochrony z artykułu 196 kodeksu karnego, a więc prawo do ochrony uczuć religijnych, jest określony i jego rozumienie nie budzi wątpliwości zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Co więcej, kontekst znaczeniowy wydaje się być ponadto zrozumiały w powszechnym znaczeniu tego pojęcia na gruncie języka polskiego. Następnie oskarżąca zarzuca także, że w kwestionowanym artykule 196 kodeksu karnego posłużono się niejasnym i nieprecyzyjnym znamieniem obrazy uczuć religijnych na określenie czynności sprawczej. Trybunał Konstytucyjny dostrzega, że obraza jako taka może być pomyłowana jako pojęcie o nieostrych konturach. Znaczenie tego pojęcia w języku polskim nie budzi jednak zasadniczych wątpliwości. W tym języku obrazić czy obrażać oznacza, i tu cytuję, wyrazić się o kimś, zachować się względem kogoś w sposób uchybiający jego godności, ubliżyć, znieważyć, obrazić kogoś słownie, obrazić kogoś swoim zachowaniem, obrazić czyjeś uczucie religijne, obrazić dobre obyczaje. Terminy bliskoznaczne tego pojęcia to takie jak dotknąć do żywego, zranić, znieważyć, zelżyć. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 29 października 2012 roku, sygnatura akt 1 KZP 12/12, uznał, że zwroty obrażać i znieważać są w ogólnym języku polskim bardzo bliskoznaczne. Zamiast zwrot znieważać, częściej odnoszony jest do rzeczy lub miejsc, natomiast obrażać do uczuć. Naturalnie obu tych zwrotów można użyć do osoby, którą można zarówno znieważyć, jak i obrazić. Użycie jednak w artykule 196 kodeksu karnego obu zwrotów nie oznacza, i tu cytat, że niosą one za sobą różną treść, różne zabarwienie emocjonalne lub iż nie są one dla potrzeb tego unormowania w istocie synonimiczne. Tak wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2012 roku, sygnatura akt 1 KZP 12/12. Zamieszczenie w artykule 196 kodeksu karnego dwukrotnie tego samego określenia sprzeciwiły się po prostu względy stylistyczne, przy czym w orzecznictwie przyjmuje się, że termin znieważa ma takie samo znaczenie we wszystkich przepisach, w których określa on czyn zabroniony. I tak wyrok Sądu Najwyższego 17 lutego 1993 roku, sygnatura akt 3 KRN 24/92. Trybunał jest zatem zdania, że rozumienie zwrotu obraza w odniesieniu do uczuć religijnych użytego w artykule 196 kodeksu karnego nie budzi zasadniczych wątpliwości ani doktryny, ani orzecznictwa. Przyjmuje się, że przez obrazę uczuć religijnych należy rozumieć reakcję emocjonalną konkretnej osoby związaną z poniżającym, pogardliwym, obelżywym lub wyszydzającym zachowaniem wobec przedmiotu czci religijnej. Obrazić uczucia religijne może więc każde zachowanie, które jest znieważające wobec przedmiotu czci religijnej. Zachowanie takie może być zatem wyrażone za pomocą słów, gestów, pisma, obrazów i tym podobne. Przyjmuje się ponadto, że przypisanie danemu zachowaniu charakteru znieważającego musi mieć charakter obiektywny, a więc opierać się na powszechnie przyjętych kryteriach ocen i z uwzględnieniem społecznych norm kulturowo-obyczajowych. Konieczne jest natomiast, aby konkretna osoba czy osoby poczuły się dotknięte znieważającym zachowaniem sprawcy. Artykuł 196 kodeksu karnego mówi bowiem o obrazie uczuć religijnych innych osób. Nie ulega przy tym żadnej wątpliwości, że przestępstwo obrazy uczuć religijnych można popełnić tylko z winy umyślnej w obu jej postaciach, a więc w zamiarze bezpośrednim albo ewentualnym. Tak wielokrotnie już tu cytowana uchwała Sądu Najwyższego z 29 października 2012 roku.
Obrazy uczuć religijnych z artykułu 196 Kodeksu Karnego może zatem wywołać tylko intencjonalne znieważenie przedmiotu czci religijnej, a więc takie zachowanie sprawcy, które chce znieważyć albo przynajmniej na to się godzi. Biorąc powyższe pod uwagę, Trybunał Konstytucyjny uznaje, że zwrot obraza z artykułu 196 Kodeksu Karnego ma znaczenie dookreślone zarówno przez kontekst normatywny, w jakim został użyty, jak i dorobek doktryny i orzecznictwa. Pojęcie obrazy jest też oczywiście zrozumiałe na poziomie języka powszechnego. Następnie skarżąca zarzuca, że kwestionowanym artykułem 196 Kodeksu Karnego posłużono się niejednoznacznym zwrotem dla określenia przedmiotu czynności wykonawczej, a mianowicie przedmiotem czci religijnej. Trybunał Konstytucyjny uważa za stosowne zauważyć, że przedmiot czci religijnej z artykułu 196 Kodeksu Karnego może być traktowany jako wieloznaczny i nie jest jednoznacznie rozumiany w doktrynie. Wyjaśnienie znaczenia powyższego terminu wyłącznie w oparciu o wykładnię językową może sugerować bowiem, że przedmiot czci religijnej odnosi się jedynie do rzeczy materialnych, które w danej wspólnocie religijnej są objęte kultem, najwyższym szacunkiem i uwielbieniem. W doktrynie nie ma wątpliwości, że obiekty czci religijnej to przede wszystkim symbole religijne, wizerunki i imiona Boga, bóstw, ikony, relikwie, święte księgi, przedmioty wyrażające obecność Boga. Co więcej, większość przedstawicieli doktryny prawa karnego skłania się ku wykładni językowej, wzmocnionej celowością i logiczną, w wyniku której przedmiot czci religijny obejmuje także podmioty kultu, a więc Boga, bóstwo lub bóstwa. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie prawa karnego, tu cytuję, z punktu widzenia celu zamieszczenia tego przepisu w ustawie karnej, trudno byłoby zaakceptować sytuację, w której zakazane byłoby atakowanie przedmiotów materialnych związanych z religią, a nie samego nadprzyrodzonego bóstwa, któremu należne jest najwyższe oddanie wyznawcy. Tym bardziej, że przedmiotem ochrony tego przepisu są uczucia wyznawców, a nie same przedmioty czci religijnej, a te uczucia wiążą się głównie z samym obiektem kultu. Koniec cytatu. Znieważenie zatem, o którym mowa w artykule 196 Kodeksu Karnego, odnosi się do obiektów nieożywionych, ale wyraża pogardę lub obraża to, co dany obiekt symbolizuje lub uosabia, a przede wszystkim uczucia osób, dla których symbole te są objęte czcią o charakterze religijnym. Obejmuje zatem w ocenie Trybunału Konstytucyjnego także podmiot kultu religijnego. Skoro bowiem ustawodawca chroni stosunek, czyli uczucia do materialnych wyrazów podmiotu kultu, to tym bardziej podlegają ochronie uczucia skierowane wobec jego osoby czy wobec podmiotu. Pojęcie przedmiot czci religijnej, o którym mowa w artykule 196 Kodeksu Karnego, jest więc stosunkowo pojemne i uzależnione od faktycznie wyznawanych przez daną wspólnotę religijną dogmatów wiary, a co za tym idzie czczonych i uwielbianych podmiotów i przedmiotów kultu. W przypadku religii, czy też wierzeń, rzadziej, czy też w ogóle niespotykanych w danym kręgu kulturowym, trudno będzie jednak sprawcy przypisać winę w przypadku obrazy uczuć religijnych wymaganą w postaci zamiaru bezpośredniego albo ewentualnego. Uwzględniając powyższe okoliczności, Trybunał Konstytucyjny uznaje, że zwrot przedmiot czci religijnej użyty w artykule 196 Kodeksu Karnego, chociaż z pozoru wieloznaczny, jest doprecyzowany w doktrynie prawa karnego z uwzględnieniem kontekstu normatywnego, w jakim to określenie zostało użyte. Dla większości doktryny przedmiot czci religijnej ma jasne i ugruntowane znaczenie. Nie ma też wątpliwości, że rozumienie przedmiotu czci religijnej w odniesieniu do religii powszechnie wyznawanych w danym kręgu kulturowym jest dookreślone zarówno w odczuciu społecznym, a także na płaszczyźnie językowej. Następnie skarżąca zarzuca, że w stosunku do artykułu 196 Kodeksu Karnego brak jest precyzyjnego określenia okoliczności wyłączających bezprawność czynu, a więc między innymi tak zwanego kontratypu artystycznego. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że tego typu zarzut dotyczący w istocie pominięcia czy też zaniechania ustawodawczego nie koresponduje z zasadą określoności przepisów karnych. Artykuł 196 nie przewiduje żadnych kontratypów wyłączających odpowiedzialność karną. Nie sposób więc ocenić, czy są one dostatecznie dookreślone z perspektywy artykułu 42 ust. 1 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny uznaje jednak za konieczne wyjaśnić, że zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie panuje zgodność, że
i tu cytuję, nie ma charakteru znieważenia przedmiotu czci religijnej wypowiedź lub zachowanie wyrażający negatywny stosunek do przedmiotu czci religijnej lub wykorzystujące ten przedmiot jako element kreacji artystycznej, o ile ze względu na formę lub treść nie zawiera elementów poniżających lub obelżywych. Artystyczny lub naukowy cel działania sprawcy nie jest wszakże wystarczający do wykluczenia znieważającego charakteru tych działań ze względu na ich formę. Nie będzie zatem obrazą uczuć religijnych krytyka określonej wspólnoty religijnej, jej funkcjonowania lub krytyka głoszonych przez nią poglądów, łącznie z kwestionowaniem istnienia podmiotu kultu. Krytyka ta ma mieć jednak charakter legalny, to jest pozbawiony ocen znieważających, poniżających lub obelżywych. Sama zatem konstrukcja obrazy uczuć religijnych wyznacza granice bezprawności czynu, wymagając, aby doszło do znieważania przedmiotu czci religijnej, które spowodowało obrazy uczuć religijnych innych osób. Co więcej, przestępstwo obrazy uczuć religijnych można popełnić jedynie umyślnie i publicznie. Chodzi więc o publiczne, znieważające zachowania sprawcy, a więc obiektywnie charakteryzujące się wyrażeniem pogardy, chęcią poniżenia lub wyszydzenia, którym chcą obrazić uczucia religijne innych osób lub co najmniej się na to godzi. Zatem z natury rzeczy nie wypełniają znamion przestępstwa obrazy uczuć religijnych te wszystkie sytuacje, w których mamy do czynienia wyłącznie z krytyką lub wszelkiego rodzaju działaniami artystycznymi, nie przybierającymi jednak formy zniewagi lub w których sprawcy nie można przypisać winy umyślnej. Biorąc powyższe pod uwagę, Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że zarzucana niedookreśloność i nieostrość wyrażeń obraza uczuć religijnych oraz przedmiot czci religijnej z artykułu 196 Kodeksu Karnego jest w istocie wypełniona zrozumiałą i niedwuznaczną treścią w orzecznictwie i doktrynie prawa karnego. Co więcej, znaczenie kwestionowanych zwrotów odnoszących się do obrazy uczuć, w tym uczuć religijnych, budzi jeszcze mniej wątpliwości w rozumieniu potocznym, a więc w odczuciu społecznym. Podobnie pojęcie przedmiotu czci religijnej jest z reguły rzeczy dookreślone w danym kontekście kulturowym, przynajmniej w odniesieniu do religii powszechnie wyznawanych w danym miejscu i czasie. Pragniemy także podkreślić, że kodeks karny operuje licznymi zwrotami niedookreślonymi, których znaczenie nie jest jednak ustalone w próżni prawnej, lecz poprzez analizę dorobku doktryny, a zwłaszcza orzecznictwa sądowego, autorytatywnie usuwającego istniejące obiektywnie wątpliwości interpretacyjne. Uznając powyższe okoliczności, Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że zarzucana niejasność i brak precyzji zaskarżonych zwrotów użytych w artykule 196 Kodeksu Karnego nie osiąga takiego stopnia, który oznaczałby naruszenie zasady określoności przepisów karnych wyrażonej w artykule 42 ustęp 1 oraz artykule 2 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny uznaje zatem, że artykuł 196 Kodeksu Karnego w zakresie, w jakim penalizuje obrazę uczuć religijnych innych osób przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej podlegającą karze grzywny, jest zgodny z artykułem 42 ustęp 1 w związku z artykułem 2 Konstytucji. Tyle co do pierwszego zarzutu. Jeśli chodzi o zarzut drugi, to skarżąca zarzuca, że artykuł 196 Kodeksu Karnego w zakwestionowanym zakresie narusza artykuł 53 w związku z artykułem 54 ustęp 1 Konstytucji. Twierdzi bowiem, że artykuł 196 Kodeksu Karnego uprzywilejowuje wolność religii, nie chroniąc w ogóle osób wyznających światopogląd niereligijny. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że tak postawionego zarzutu nie sposób rozpoznać. Skarżąca ma oczywiście rację, że kwestionowany artykuł 196 Kodeksu Karnego chroni wolność religii, a nie chroni wolności światopoglądu niereligijnego. Dzieje się jednak nie dlatego, że przepis ten uprzywilejowuje wolność religii, ale dlatego, że przedmiotem ochrony z artykułu 196 Kodeksu Karnego są wyłącznie uczucia religijne. Jak wskazano wyżej, strona przedmiotowa przestępstwa z artykułu 196 Kodeksu Karnego sprowadza się właśnie do obrazy uczuć religijnych przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnych. Z natury rzeczy obraza uczuć religijnych dotyczy tylko osób, które wyznają określoną religię. Trudno bowiem mówić o uczuciach religijnych osób niewierzących, których obrazy może wywołać znieważenie przedmiotu kultu.
Nie jest zatem w ocenie Trybunału Konstytucyjnego możliwa ocena konstytucyjności kwestionowanego przepisu z perspektywy zarzucanego naruszenia wolności sumienia w aspekcie wolności światopoglądu bezwyznaniowego. Dzieje się tak dlatego, jak już wspominałem, że przedmiot ochrony z artykułu 196 kodeksu karnego dotyczy wyłącznie uczuć religijnych osób wierzących. Nie oznacza to oczywiście, że wolność sumienia w rozumieniu przyjętym przez skarżącą nie jest w ogóle chroniona. Kodeks karny penalizuje bowiem chociażby ograniczenie człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na bezwyznaniowość. Tak zwany zakaz dyskryminacji, artykuł 194 kodeksu karnego, nawoływanie do nienawiści ze względu na bezwyznaniowość, tak zwana mowa nienawiści, artykuł 256 kodeksu karnego oraz publiczne znieważenie grupy ludności albo pojedynczej osoby z powodu jej bezwyznaniowości, artykuł 257 kodeksu karnego. Uwzględniając powyższe okoliczności, Trybunał Konstytucyjny uznał, że wskazany przez skarżącą artykuł 53 ust. 1 Konstytucji nie jest adekwatnym wzorcem kontroli i pozostaje takim także powołany w związku z artykułem 54 ust. 1 Konstytucji. Przyjdzie trzeci zarzut. Skarżąca zarzuca, że artykuł 196 kodeksu karnego w zakwestionowanym zakresie narusza istotę konstytucyjnej wolności wyrażenia poglądów, czyli artykuł 54 ust. 1 Konstytucji, gdyż nie można swobodnie uzewnętrznić poglądów raniących uczucia religijne innych osób bez narażenia się na odpowiedzialność karną. Przechodząc do oceny konstytucyjności tego przepisu w świetle wskazanego wzorca, Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że nie ma wątpliwości, żadnych wątpliwości, że penalizacja obrazy uczuć religijnych, o której mowa w zaskarżonym artykule 196 kodeksu karnego, stanowi ograniczenie konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów, czyli chronionej przez artykuł 54 ust. 1 Konstytucji. Nie sposób jednak uznać, że mamy do czynienia, jak twierdzi skarżąca, z naruszeniem istoty wolności wyrażania poglądów. Kwestionowany artykuł 196 kodeksu karnego penalizuje tylko i wyłącznie obrazy uczuć religijnych przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej. Co więcej, przestępstwo z artykułu 196 kodeksu karnego, o czym była mowa, można popełnić jedynie z winy umyślnej w obu jej postaciach. Oznacza to, że o obrazie uczuć religijnych z artykułu 196 kodeksu karnego można mówić dopiero wtedy, gdy sprawca podlega odpowiedzialności karnej i wyrażając swoje poglądy publiczne w sposób obiektywnie pogardliwy, wyszydzający, poniżający lub obelżywy, bezpośrednio chce lub godzi się na znieważenie przedmiotu czci religijnej, a co za tym idzie na obrazy uczuć religijnych innych osób. Poza zakresem penalizacji z artykułu 196 kodeksu karnego pozostaje zatem publiczne wyrażanie swoich negatywnych czy też krytycznych poglądów dotyczących przedmiotu czci religijnej, o ile nie przybierze formy ani nie będzie zawierało treści obiektywnie znieważających. W doktrynie przyjmuje się, że nie będzie obrazą uczuć religijnych publiczna krytyka określonej wspólnoty religijnej, jej funkcjonowania, głoszonych przez nią poglądów, łącznie z kwestionowaniem istnienia podmiotu ich kultu, o ile krytyka ta będzie pozbawiona charakteru znieważającego. Wolność wyrażania swoich poglądów, o której mowa w artykule 54 ust. 1 Konstytucji, korzysta z pełnej swobody w odniesieniu do zachowań, które nie wypełniają znamion przestępstwa obrazy uczuć religijnych z artykułu 196 kodeksu karnego, to jest gdy mamy nawet do czynienia z krytyką czy też negatywną opinią, nie przybierającą jednak formy zniewagi, a także gdy sprawcy nie można przypisać winy umyślnej. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, o ile kwestionowany w niniejszej sprawie przepis stanowi ingerencję w konstytucyjną wolność wyrażania poglądów, chronioną artykułem 54 ust. 1 Konstytucji, o tyle nie sposób uznać, że narusza istotę tej wolności. Trudno bowiem uznać, że immanentny rdzeń swobody wypowiedzi sprowadza się do wyrażania poglądów znieważających czy obrażających uczucia innych osób, a więc okazywaniu pogardy za pomocą obraźliwych lub poniżających sformułowań czy gestów, które nie podlegają kwalifikacji w kategoriach prawdy i fałszu. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego ograniczenie wolności wyrażania poglądów znieważających lub obrażających, o których mowa w artykule 196 kodeksu karnego, jednoznacznie spełnia wymóg ustawowej regulacji, jest określony w ustawie i jest ponadto konieczne w demokratycznym państwie
przede wszystkim dla ochrony praw i wolności innych osób, ale także porządku publicznego, a więc wartości, o których mowa w artykule 31 ust. 3 Konstytucji. Jak już o tym wspominałem, przedmiotem ochrony, do którego odnosi się artykuł 196 Kodeksu Karnego, jest prawo do ochrony uczuć religijnych wynikające z konstytucyjnej wolności religii. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjęto, że uczucia religijne ze względu na swój charakter i bezpośrednie powiązanie z wolnością religii podlegają szczególnej ochronie. Tak stwierdził już Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze K17/93. Prawo do ochrony uczuć religijnych, do których odnosi się kwestionowany przepis, dotyczy zarówno wolności od zachowań znieważających przedmiot czci religijnych, jak i swobodnego uzewnętrzniania wyznawanej przez jednostkę religii. Nie ma też wątpliwości, że ochrona uczuć religijnych, a więc ludzkich emocji związanych z wyznawaną przez jednostkę wiarą, jest także powiązana z ochroną przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, która stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela, tak jak to stanowi artykuł 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dochodzimy zatem do wniosku, że w świetle artykułu 196 Kodeksu Karnego przedmiotem ochrony są uczucia religijne innych osób bezpośrednio powiązane z wolnością religii i godnością człowieka. Penalizacja obrazy uczuć religijnych przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej ma zatem przeciwdziałać takiemu rodzajowi krytyki, w cudzysłowie, który polega na zastępowaniu z powołaniem się na wolność słowa argumentów merytorycznych z niewagami, które nie mogą być standardem akceptowanym w demokratycznym państwie. Znieważenie przedmiotu czci religijnej zmierza bowiem do umyślnej obrazy uczuć religijnych innych osób, a więc także jak inne postaci znieważenia, wyrządzenia krzywdy w zakresie ich godności osobistej. Trybunał Konstytucyjny podtrzymuje w pełni stanowisko, że w państwie demokratycznym, będącym dobrem wspólnym wszystkich obywateli, debata publiczna, w której każdemu zapewnia się wolność wyrażenia swoich poglądów, także w sferze religijnej, powinna się toczyć w sposób cywilizowany i kulturalny, bez jakiejkolwiek szkody dla praw i wolności człowieka i obywatela. Oczywista jest też odpowiedź na pytanie retoryczne, czy prawo powinno przeciwdziałać upowszechnianiu się w języku publicznym debaty, zwrotów obraźliwych, agresywnych, poniżających, naruszających godność człowieka, zastępujących autentyczną wymianę poglądów z niewagami. Biorąc powyższe pod uwagę, Trybunał Konstytucyjny uznał zatem, że penalizacja obrazy uczuć religijnych przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej jest konieczne z perspektywy artykułu 31 ust. 3 Konstytucji ograniczeniem konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów, tej, którą chroni artykuł 54 ust. 1 Konstytucji, a więc zastosowane środki są niezbędne dla ochrony interesu, z którym są powiązane. W państwie demokratycznym niezbędne jest ograniczenie wolności wypowiedzi znieważających lub obrażających uczucie religijne innych osób. Oceny wymaga natomiast sposób wytyczenia granicy wolności wyrażania swoich poglądów oraz intensywności samych ograniczeń. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego istota problemu tkwi w ustaleniu, czy instrumenty prawnej ochrony należy uznać za adekwatne z punktu widzenia zakładanego celu i chronionych wartości i zarazem proporcjonalne do nałożonych na obywateli ciężarów, czyli przydatność i proporcjonalność sensu stricto, o której mowa w artykule 31 ust. 3. Skarżąca formułuje bowiem także zarzut alternatywny, kwestionując oprócz konieczności sensu stricte ograniczeń konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów, także nieproporcjonalność środków i sankcji z artykułu 196. Skarżąca mianowicie uważa, że tryb ścigania przestępstwa z artykułu 196 Kodeksu Karnego jest nieadekwatny w stosunku do przedmiotu ochrony, czyli do uczuć religijnych innych osób, który z natury rzeczy dotyczy wyłącznie indywidualnego interesu, a nie ochrony porządku publicznego. Uzasadnienie powyższego zarzutu w ocenie Trybunału Konstytucyjnego odnosi się jednak do innego konstytucyjnego wzorca kontroli, a mianowicie artykułu 25 ust. 2 Konstytucji, w zakresie którego, jak to uzasadniałem wcześniej, istniała konieczność umorzenia postępowania. Niemniej jednak Trybunał Konstytucyjny uznaje za niezbędne podkreślić, że regułą na gruncie postępowania karnego jest ściganie przestępstw w trybie publiczno-skargowym z urzędu, co znajduje swój wyraz także w zasadzie legalizmu, artykuł 10 Kodeksu Postępowania Karnego. Oprócz ścigania z oskarżenia publicznego, inicjowanie postępowania karnego może nastąpić także z oskarżenia prywatnego.
Zakres czynów zabronionych ściganiem i ściganych z oskarżenia prywatnego określają jednak przepisy materialno-prawne. Określa to m.in. przepisy kodeksu karnego, takie jak 157, 214, czy naruszenie nietykalności cielesnej, artykuł 217 kodeksu karnego. W doktrynie uznaje się, że oskarżyciel prywatny dochodzi w procesie swego indywidualnego interesu, który w zakresie odpowiadającym dążeniu do sprawiedliwego ukarania sprawcy przestępstwa odpowiada w pełni interesowi państwa i dlatego państwo w tym zakresie powierza wykonywanie swojej funkcji ścigania samemu pokrzywdzonemu. Tryb prywatno-skargowy pozostawia zatem inicjatywie pokrzywdzonego ściganie takich przestępstw, które naruszają bezpośrednio tylko interes indywidualny, zaś interes zbiorowy tylko pośrednio i pod warunkiem, że dotknięty jest ten właśnie interes indywidualny. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie jest nieodzowne w demokratycznym państwie prawnym, aby ściganie obrazy uczuć religijnych z artykułu 196 kodeksu karnego odbywało się w trybie publiczno-skargowym. Podobny zarzut można jednak postawić także innym przepisom kodeksu karnego, gdzie ustawodawca zdecydował, że porządek publiczny pełni jednakże pierwszorzędną rolę przed niewątpliwie naruszonym interesem indywidualnym. Trybunał Konstytucyjny dostrzega też wskazane przez doktrynę mankamenty konstrukcyjne, które przemawiają za prawdopodobnie właściwszym ściganiem z artykułu 196 w trybie wnioskowym. Wszystko to jednak nie przesądza jeszcze o nieproporcjonalności wybranego przez ustawodawcę środka ograniczenia wolności wyrażania swoich poglądów. To, czy dany czyn zabroniony jest ścigany z oskarżenia publicznego przez organ działający z urzędu, z oskarżenia publicznego, ale na wniosek, czy też z oskarżenia prywatnego, nie ma i nie powinno mieć wpływu na zakres jego penalizacji, a co za tym idzie na ograniczenie wolności i praw sprawcy. W przeciwnym wypadku należałoby uznać, że mamy do czynienia z różnymi z punktu widzenia dolegliwości dla sprawcy przestępstwa trybami ścigania. Nie liczyłaby się zatem sama kryminalizacja czynu i zagrożenie określonymi sankcjami karnymi, ale tryb ścigania publiczno-skargowy czy też prywatno-skargowy. Trybunał Konstytucyjny uznaje tym samym, że zastosowane środki ograniczenia w artykule 196 konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów nie można uznać za nieproporcjonalne, to jest nieprzydatne i nieprowadzące do zamierzonego celu. Skarżąca zarzuca także, że artykuł 196 kodeksu karnego w zakwestionowanym zakresie ogranicza, tu cytuję, ogranicza wolność wypowiedzi ponad miarę konieczną w demokratycznym państwie prawnym, wprowadzając restrykcje w sposób nieproporcjonalny do zamierzonego celu. Popełnienie przestępstwa obrazy uczuć religijnych jest bowiem zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Z uwagi na sposób sformułowania przez skarżącą zarzutu wobec artykułu 196 kodeksu karnego, Trybunał Konstytucyjny jest zmuszony przypomnieć, że kwestionowany przepis stanowił bezpośrednią podstawę prawną ostatecznych orzeczeń wydanych w jej sprawie wyłącznie w zakresie, w jakim penalizuje obrazę uczuć religijnych innych osób przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej podlegającą karze grzywny. A taką grzywnę została skarżąca skazana w postępowaniach głównych. W niniejszej sprawie poza zakresem rozpoznania pozostaje zatem ocena, czy możliwość wymierzenia za obrazę uczuć religijnych innych osób karę ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat dwóch ma charakter nieproporcjonalnych restrykcji. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie ulega wątpliwości, że zagrożenie grzywną jest w przypadku obrazy uczuć religijnych z artykułu 196 kodeksu karnego karą adekwatną i z całą pewnością nienadmiernie dolegliwą, a więc ciężarem proporcjonalnym nałożonym w tym wypadku na obywateli. Trybunał Konstytucyjny uznał tym samym, że artykuł 196 w zakresie, w jakim penalizuje obrazę uczuć religijnych innych osób przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej podlegającą karze grzywny jest zgodny z artykułem 54 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Niezależnie jednak od tego uznajemy za konieczne podkreślić, że w demokratycznym państwie prawnym należącym do kultury europejskiej, której wyznacznikiem są m.in. takie wartości jak tolerancja i pluralizm światopoglądowy, ochrona uczuć religijnych innych osób przed ich obrazą znieważającym publicznym i umyślnym zachowaniem wobec przedmiotu czci religijnej nie musi prowadzić do zagrożenia karą pozbawienia wolności, a w szczególności w wymiarze do lat dwóch.
Samo zagrożenie karą pozbawienia wolności w tym wymiarze, niezależnie od praktyki orzeczniczej, może być też postrzegane jako środek zbyt dolegliwy. Wybór określonego instrumentu prawnego musi być bowiem dokonywany nie tylko z punktu widzenia celu, który powinien należeć do kręgu wartości uzasadniających ograniczenia praw i wolności, ale także z punktu widzenia zasady konieczności w demokratycznym państwie prawnym, chroniącym takie wartości i zasady jak tolerancja i pluralizm. I z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji. Dziękuję panie sędzio. Wyrok jest ostateczny i wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony stronom w terminie określonym przepisami ustawy z 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu.